Cześć, dzisiaj mam dla Was super słodki manikur na święta z wzorem ala nordycki sweterek. Zaczynam od pomalowania wszystkich paznokci na biało albo na taki bardzo jaśniutki krem. Po wyschnięciu lakieru biorę wykałaczkę, nabieram czerwony lakier i robię najpierw takie V, a potem odwrócone V, tak żeby utworzyć rąb. Możecie tutaj użyć na przykład takiego malutkiego pędzelka albo zamiast wykałaczki, nie wiem, małej główki od szpilki, no co wy kombinujecie, szydełko też może być super. W każdym razie chodzi o to, żeby utworzyć mały rąb i wypełnić go całą poczerwienią. Zamiast dwóch V możecie też spróbować zrobić krzyżyk i może ta metoda będzie dla Was łatwiejsza i wypełnia się dokładnie tak samo. Jeżeli chodzi o brzegi, to one nie muszą być takie super równe, bo tak jak już mówiłam wcześniej, to ma być sweterek, a w swetrze brzegi nie są równe, więc nie przejmujcie się tym za bardzo i znajdźcie metodę, która będzie dla Was najlepsza. Używam tutaj markera specjalnego do paznokci od Essence, ale możecie też użyć właśnie mojego pędzelka czy wykałaczki i rysuję dwie linie. Jedną na dole rąbu, a drugą na górze. I potem od tego rysuję małe kreski. Po obu stronach rąbu dwie urocze kropeczki, łącznie są cztery. W tym momencie rąb już powinien być zaschnięty, więc na wykałaczkę nabieram biały lakier i robię skośny krzyżyk, tak żeby przeciąć rąb na cztery i utworzyć właśnie typowy sweterkowy wzór. W tym momencie możecie tak zostawić paznokcie i pomalować normalnym top coatem błyszczącym, natomiast ja tutaj użyłam matowego, żeby był jeszcze większy efekt właśnie takiego sweterka. Jeżeli nie macie matowego top coatu, możecie zrobić taki w domu przy pomocy zwykłego bezbarwnego lakieru i mąki ziemniaczanej. Wystarczy dodać trochę mąki do lakieru, wymieszać i nakładać pędzelkiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia z tym razem.